chcę też mówić o takim byciu odpowiedzialnym za to, co Bóg nam dał. Za to, co Bóg nam położył na sercu. Jak dzisiaj będę kończył ten cykl spotkań na temat powołania, aby wpływać na... I właśnie chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że każdy z nas został przez Boga obdarowany czymś. Dzisiaj może nie jesteśmy do końca tego świadomi, ale każdy z nas prędzej czy później będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem, jak wykorzystał to, co Pan Bóg mu dał. Kiedyś na moim jednym z kazań mówiłem o takim amerykańskim polityku Danielu Websterze, który został zapytany, co jest jego największą myślą, która ciągle w jego głowie się przypomina. I on mówi, moją myślą, o której nigdy nie zapominam, to właśnie jest odpowiedzialność moja przed Bogiem. Moja odpowiedzialność za to, żeby dobrze zszafarzyć tym, co Bóg mi dał. Żeby dobrze wykorzystać to, co Bóg położył mi w moich talentach, w moich zdolnościach, w moim życiu. Żeby wykorzystać to, żeby dobrze to tym gospodarzyć. Bo zobaczcie, kiedy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, na pierwszym rozdziale, jak macie Biblię, to otwórzcie. Mogą być też w komórkach. Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział i 27-28 werset. Kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i niewiastę, błogosławił im i rzekł do nich takie słowa. Rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Mówiąc o tym, daje człowiekowi w posiadanie ziemię. Daje człowiekowi w posiadanie to, co stworzył, żeby człowiek nad tym panował, żeby człowiek to, na to wpływał. I każdy z nas, tak jak mówimy, jest powołany do tego, żeby wpływać na ziemię, na świat, w którym żyjesz, na otoczenie, w którym cię Bóg postawił. To bardzo mocno te słowa są podobne do tych słów, które powiedział Pan Jezus w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 19 wersecie. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego świata. Widzicie to? Tam Pan Bóg mówi, wpływajcie na ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Tutaj Pan Jezus w Nowym Testamencie mówi, idźcie na cały świat i wpływajcie na ten świat, w którym was postawiłem. Głoście im Ewangelię, czyńcie ich uczniami. Uczcie ich tego, co ja wam przekazałem. Uczcie ich przestrzegać moich przykazań. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Psalm 89. Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia. Ty stworzyłeś świat i to, co go wypełnia. Ty ustanowiłeś północ i południe. Tabor, Hermon cieszą się Twoim imieniem. Twoje jest mężne ramię i mocna Twoja ręka. Wzniesiona wysoko Twoja prawa dłoń. Psalmista mówi o tym, że to wszystko, co mamy, to wszystko, w czym żyjemy, to wszystko, co masz, Twoje zdrowie, Twoje życie, Twoje zbawienie, Twoja wolność, Twoi przyjaciele, Twoja rodzina, wszystkie możliwości, które masz, są od Boga. Bóg je nam daje i Bóg oczekuje tego, że wykorzystamy to dalej. Bóg oczekuje, że wykorzystamy te wszystkie zdolności, umiejętności tych naszych przyjaciół, nasze rodziny, zbawienie, nasze życie do tego, że będziemy wpływać na świat, w którym nas postawił. Mam tutaj stówę. Z tej stówy oddam dziesięcinę i zostaje 90 zł. I są moje, nie? 90 zł. Tak? Wszystko jest Pana Boga. Nam tak się wydaje, że słuchajcie, zarobię stówę, dam 10 zł Panu Bogu na dziesięcinę, a 90 jest moje. Guzik, prawda? Wszystko jest Pana Boga.
Wszystko, co masz, wszystko, czym się otaczasz, nawet te 90 zł, które ci zostanie, to jest Pana Boga. I ty oddasz sprawozdanie przed Bogiem, jak tym szafarzyłeś. Jakim szafarzem tych rzeczy byłaś. Jak wpływasz na otoczenie, w którym Bóg cię stawia, to wszystko nam się wydaje, że Pan Bóg nas tego nie rozliczy. Ale przed Bogiem staniemy i będziemy musieli zdać sprawozdanie z naszego życia. I jak szafarzyliśmy tym wszystkim, co Bóg nam dał w nasze życie. Kim jest szafarz? Szafarz to jest zarządca. Szafarz to jest ten, który odpowiada za to, co mu zostało powierzone. To nie jest jego własność. On tylko ma tym zarządzać i dobrze wykorzystywać. Dawniej szafarz to była odpowiedzialna osoba za spiżarnię na dworzu magnackim. Urzędnik odpowiedzialny za sprawy finansowe miasta lub państwa w dawnej Polsce. To był szafarz. To był zarządca, który odpowiadał za to. I każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jest szafarzem swojego czasu, talentów, sił, jak również naszych pieniędzy w cudzysłowie. To, co mamy, to, co robimy, to powinniśmy mieć świadomości to, że Bóg nam to daje, żebyśmy dobrze tym zarządzali. Boże talenty to Boże środki do osiągnięcia Bożych celów. Bóg daje ci talent, ale nie daje go dla twojej własności, tylko chce, żebyś ten talent wykorzystał dla jego celów. Dla tego, co on ma przygotowane dla twojego życia, dla twojej rodziny, dla twojego środowiska, w którym żyjesz, dla twojego miasta, w którym żyjesz, dla miejsca pracy, w którym codziennie przychodzisz i spotykasz ludzi. Bo Bożym celem jest to, żeby te talenty, które masz, budowały Jego Królestwo. Że te zdolności, którymi Cię obdarza, budowały Boże Królestwo. Daje nam środki, żebyśmy wykorzystywali je na swoją chwałę, nie? Nie. Nie, na Bożą chwałę. Na to, żeby Bóg był wywyższony w tym wszystkim. Pierwszy list Piotra, 4:10. Piotr tam napisał takie słowa. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Piotr mówi, nie masz tych darów, tej łaski, którą Bóg ci daje, zostawić tylko i wyłącznie dla siebie, ale masz ją wykorzystać do tego, żeby usłużyć innym, żeby pokazać innym i wskazać innym na Chrystusa, na Boga. W pierwszym liście do Koryntian, w 4, w 1 i 2 wersecie, apostoł Paweł napisał tak. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Kiedy ludzie patrzą dzisiaj na Kościół, kiedy ludzie patrzą na ludzi wierzących, to w nas powinni widzieć wiernych sług Chrystusa, szafarzy tego wszystkiego, czym zostaliśmy obdarowani, szafarzy wiernych, szafarzy, którzy wykorzystują to na Bożą chwałę, żeby Bóg był wywyższony. Bóg daje nam dary. Bóg obdarowuje nas talentami do zrealizowania swoich planów. W 1 liście Koryntian, 12:11, Paweł napisał tak. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Duch Święty obdarowuje nas tymi darami tak jak chce. Tak jak potrafi, tak jak uzna za stosowne. Tak jak widzi, że potrzebujemy tego daru, to nas tym obdarzy. Nie musimy rywalizować o to, żeby mieć lepszy dar niż brat czy siostra. Bo Bóg wie, że ten, który masz, wystarczy. Że ten, który masz, jest potrzebny, żebyś mógł zrealizować Boże dzieło w miejscach, w których cię stawia. A naszym zadaniem jest tylko być wiernym w tym wszystkim. Wiernie szafarzyć tym, co Bóg ciebie obdarzył. Wiernie szafarzyć tym, do czego zostałeś powołany. Każdy ma wpływ. Każdy z nas dzisiaj może wpływać na otaczający nas świat.
Możemy wpływać na tych, z którymi się spotykamy, możemy wpływać na tych, z którymi pracujemy, możemy wpływać na tych, z którymi spotykamy się na ulicy. Bo my jesteśmy szafarzami tych wszystkich darów, którymi Bóg nas obdarzył. I jako dobrzy szafarze mamy wpływać na to, żeby Boże Królestwo się rozrastało, żeby Boże Królestwo się rozwijało, żeby Jego imię było znane na całym świecie. Bóg powierza nam swoje zasoby po to, żebyśmy je wykorzystali. Nie zakopali głęboko gdzieś w ziemi i czekali, aż przyjdzie stosowna chwila na to, żeby je odkopać, ale Bóg obdarza cię tymi wszystkimi zasobami po to, żebyś je wykorzystał na Bożą. Pamiętacie to, co powiedziałem na początku, że Daniel Webster powiedział, że jego największą myślą to jest odpowiedzialność wobec Boga. Żeby być dobrym zarządcą tego wszystkiego, co Bóg mu dał. I takie pytanie mi się pojawia, czy ja jestem dobrym zarządcą tego, co Bóg mi dał? Czy kiedy stanę przed Bogiem, to Bóg mi nie zarzuci, że nie wpłynąłem na moją żonę, na moich najbliższych? Czy ja wpływałem na nich? Czy te dary, którymi mnie obdarzył, wykorzystałem w sposób taki, jaki Bóg chciał? Być uczniem, być szafarzem, być naśladowcą Chrystusa, to jest ogromna odpowiedzialność dla każdego z nas. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, jaka jest położona w nasze serce odpowiedzialność. Czego Bóg od nas oczekuje i czy te dary, którymi jesteśmy obdarowani, są dobrze wykorzystywane w naszym życiu. Zobaczcie, że Maciej, mówiąc w swoim świadectwie, to, że Bóg go wyrwał z tego starego życia, z uzależnień. Po co? Na chwałę Bożą. Ale Bóg obdarował go też talentami, które chce, żeby wykorzystał w dobrym celu. Żeby Boże imię było rozgłaszane, żeby mógł wpływać tym, co teraz ma i przeżył, na innych ludzi. Bo kiedy Maciej czy Piotr pokażą się w takich środowiskach patologicznych, powiedzmy to, i powiedzą swoje świadectwo, to swoim świadectwem wpłyną na tych ludzi. Pokażą, że jest inna droga, że jest wyjście z tego brudu, z tego bagna, w którym żyją. I tak samo ty i ja. Może nie mamy takiej przeszłości jak Piotr i Maciej, ale mamy swoje doświadczenia i mamy Boże talenty, mamy Boże zdolności, które Bóg chce, żebyśmy wykorzystali je teraz. W tym momencie. W tej chwili, w której jesteś. Dzisiaj. Bo jutra może nie być. I chyba my się, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie możemy czekać w nieskończoność, żeby przyszedł odpowiedni moment na wykorzystanie tych wszystkich talentów. Bo może nie przyjść ten moment. Musimy sobie zdawać sprawę, że jutra może nie być. I dzisiaj, w tym miejscu, w którym jesteś, Bóg chce, żebyś wpływał. Pamiętacie, na początku tej serii mówiliśmy o tym, że jesteśmy solą, żeby nadawać smak. Mamy być światłem, który będzie wskazywał na Chrystusa. To jest kazanie na górze, piąty rozdział. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywrócił. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Jesteśmy obdarowani. Mamy nadawać smak tej ziemi. Mamy być solą i światłem, które oświeci ciemności tego świata. Bo świat, jak mówiliśmy na początku, żyje w ciemnościach i dzisiaj ty i ja jesteśmy powołani, jesteśmy szafarzami wszelkich Bożych darów do tego, żeby wpływać na ludzi, żeby być tą solą, która nada smak. Być tym światłem, które będzie oświecało ciemności tego świata. Nie można, Boże Słowo mówi, zapalić światła i położyć go pod garnkiem, tak? Bo co się wtedy dzieje? Nic się nie stanie. Nie widać tego światła. A jak się położy szczelnie, to przydusi i zgaśnie. Mamy być światłem, które
jest postawione w miejscu, w którym świeci dom, w domu najskuteczniej. Mamy być światłem, które oświeca ciemności, których Bóg nas stawia. Bo jeżeli ty i ja nie będziemy wpływać na ludzi, którzy są wokół nas, to oni będą wpływać na nas. To oni wpłyną prędzej czy później na nas. I wtedy my przyjmiemy ich wartości, będziemy zmuszeni do tego, żeby robić tak, jak oni chcą. Będziemy się musieli męczyć z tym, co świat przynosi. Ogromna odpowiedzialność, która jest położona na chrześcijanach, to jest taka, żeby być i wpływać. Ale też odpowiedzialność tego, że jesteś szafarzem tego wszystkiego, co Bóg ci położył. Jeżeli dobrze śpiewasz, to wykorzystaj to na Bożą chwałę. Jeżeli dobrze zarządzasz pieniędzmi, to wykorzystaj to na Bożą chwałę. Jeżeli dobrze, nie wiem, grasz na czymś, to wykorzystaj to na Bożą chwałę. To jest talent, który Bóg ci dał, żebyś mógł być i wpływać na ludzi. To, co przeżyliśmy w naszym życiu, to jest doświadczenie, które możemy wykorzystać każdego dnia. W każdej rozmowie. W każdej sytuacji, w której nas stawia Bóg. Dlatego, że możemy powiedzieć, zobacz, jak żyłem. Zobacz, jak funkcjonowałem, a zobacz, jak dzisiaj żyję. Sam tego nie zrobiłem. To Bóg robi w moim życiu. To Bóg zrobił w moim życiu. Codziennie możesz wpływać na ludzi. Jako dobry szafarz. Bo Bóg obdarzył nas czym? Darami. Bóg obdarzył nas zdolnościami, ale też Bóg obdarzył nas uśmiechem. Jako dobry szafarz możesz wpływać na ludzi uśmiechem, idąc na ulicy i się do ludzi uśmiechać. Możesz wpływać na ludzi poprzez rozmowę. Możesz być dobrym szafarzem rozmów. Idziesz do sklepu przy kasie, to nie bądź taką zrzędą, która nie uśmiechnie się i nie powie słowa, tylko po prostu zagadaj, porozmawiaj. Wykorzystaj to, co Bóg ci dał. Takie naturalne zdolności, takie naturalne cechy. Bóg chce, żebyśmy wykorzystali te wszystkie zdolności do tego, żeby Jego imię było rozgłaszane. Idźcie i głoście. Idźcie i uczcie, idźcie i czyńcie naśladowcami. Bóg stworzył mnie i ciebie na swój obraz i podobieństwo i powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. Wpływajcie na ziemię. Jak wpływamy na nasze rodziny? Jak wpływamy na środowiska, w których funkcjonujemy codziennie? Bo panować to znaczy wpływać. Panować to znaczy mieć kontrolę nad czymś. Jeżeli ty nie panujesz, nie kontrolujesz, nie masz wpływu, to tak jak powiedziałem wcześniej, świat będzie miał wpływ na ciebie. I nie dasz rady przeciwstawić się temu. Jeżeli my dzisiaj nie będziemy dobrymi szafarzami tego, do czego Bóg nas powołuje. Chciałbym, żeby te Boże talenty, te Boże środki, którymi jesteśmy obdarowani, każdego obdarowani przez Boga, żeby one były dobrze wykorzystane i w naszym kościele, i w naszych wspólnotach, i w miejscach, w których funkcjonujemy. Bo Bóg chce budować Jego Królestwo poprzez nas. Jesteśmy narzędziami, ale też i szafarzami. Jesteśmy zarządcami, ale też i tymi, którzy mają wpływać na ludzi. Bóg daje dary, a ty nimi masz zarządzać i je wykorzystać. Jak to zrobisz? To jest twoja odpowiedzialność. Bo nie ja będę zdawał relacje z twoich talentów przed Bogiem, tylko ty sam, ty sama. Ty staniesz przed Bogiem i ty będziesz musiała odpowiedzieć Bogu, jak wykorzystałeś te talenty, które Bóg cię udarzył. Jakim byłeś szafarzem? Jakim byłeś zarządcą? Jest taka przypowieść w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale. Od 1 do 15 wersetu ja będę czytał z parafrazy Nowego Testamentu Słowo Życia, ale jak chcecie śledzić tekst, to
to wspólnie otwórzcie Ewangelię Łukasza, 16 rozdział. Czasami Pan Bóg wykorzystywał w przypowieściach złych ludzi po to, żeby wskazać na dobre rzeczy. Więc to jest taka właśnie historia, która mówi o złym człowieku, ale Bóg to wykorzystuje jako dobry przykład, do tego, żebyśmy wyciągnęli z tego bardzo dobre rzeczy. 16 rozdział od 1 wersetu czytamy tak. Nieco później uczniowie usłyszeli od Jezusa jeszcze jedną historię. Pewien bogaty właściciel zatrudnił zarządcę, który został później oskarżony o złe gospodarowanie majątkiem. Wezwał go więc i oznajmił: różne rzeczy o tobie słyszę. Przygotuj rozliczenie, bo nie będziesz już u mnie pracował. Straciłem taką posadę. Co ja teraz zrobię? Myślał zarządca. Kopać nie mam siły, żebrać się wstydzę. Już wiem, co zrobię. By niektórzy ludzie mi pomogli i przyjęli do swego domu, gdy stąd odejdę. Wezwał wszystkich swoich dłużników, swego pracodawcy. Ileż jesteś mi winien? Zapytał pierwszego. 100 beczek oliwy, odparł tamten. Weź więc zobowiązanie, rzekł zarządca, i napisz: winien 50 beczek, resztę umorzono. A ty ile jesteś winien? Zapytał następnego dłużnika. 10 ton pszenicy, odpowiedział. Weź swoje zobowiązanie i napisz: winien 8 ton, resztę umorzono. Właściciel dowiedział się o tym i pochwalił złego zarządcę za spryt. Jest bowiem prawdą, że ludzie tego świata wykazują tu, na ziemi, więcej sprytu niż ludzie należący do Boga. Dobrze więc wam radzę, zjednajcie sobie przyjaciół nawet przy pomocy dóbr materialnych i pieniędzy, by mogli was przyjąć w niebiańskim domu, gdy zakończycie swoją ziemską pracę. Kto jest wierny w małych sprawach, będzie wierny również w wielkich. Kto jest nieuczciwy w drobnych sprawach, będzie nieuczciwy i w dużych. Jeśli więc nie zarządzacie uczciwie dobrami materialnymi, kto wam powierzy prawdziwe dobra w niebie? Skoro nie potraficie rzetelnie gospodarować czyimś majątkiem, kto wam da w niebie coś na własność? Nikt nie może lojalnie służyć dwóm panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego polubi, albo na odwrót. Pierwszemu będzie okazywał przywiązanie, a drugim wzgardzi. Nie możecie również żyć dla Boga i dla pieniędzy. Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy bardzo lubili pieniądze i drwili z Jezusa. Wtedy zwrócił się do nich: robicie z siebie sprawiedliwych tylko na pokaz, ale Bóg zna wasze przewrotne serca. Tym jednak, co świat podziwia, Bóg się brzydzi. Pan Jezus w tej historii, w tej przypowieści mówi kilka dla nas ważnych rzeczy. Po pierwsze, mówi to, że ludzie tego świata są sprytniejsi niż my. Bóg mówi do nas, że jako ci szafarze, jako ci zarządcy tych Bożych dóbr, mamy być sprytniejsi niż ludzie tego świata. Mamy wykorzystać ten spryt, którym czasami Bóg nas obdarza. Żebyśmy nie pozwolili na to, żeby ten świat był sprytniejszy od nas. Druga rzecz, o której tutaj Pan Jezus mówi, to mówi o tym, że zobaczcie, że mamy zjednować sobie przyjaciół nawet przy pomocy dóbr materialnych. Że mamy wykorzystywać te dobra materialne, które mamy, do tego, żeby ludzi przyprowadzać do Chrystusa. Żeby wykorzystać to wszystko, czym jesteśmy obdarowani, czy tymi rzeczami materialnymi, czy pieniędzmi, po to, żeby ludzie mogli usłyszeć o Chrystusie. I jeszcze jedna rzecz. Kto jest wierny w małych sprawach, będzie również wierny w wielkich. Jeżeli dzisiaj jako dobry szafarz, jako ten szafarz Bożych talentów, nie jesteś wierny w tych małych rzeczach, do których Bóg cię powołuje, to jak możesz być wierny w wielkich rzeczach, które są przygotowane dla ciebie w niebie? Jak Bóg będzie mógł ci zaufać, skoro nie może ci zaufać w takich małych rzeczach? Jak Bóg może ci zaufać i dać coś zarządzanie wielkiego? Skoro dzisiaj nie wykorzystujesz tego, co Bóg ci daje, nie panujesz, nie wpływasz na ludzi, nie wykorzystujesz talentów, które masz, żeby Boże Królestwo się budowało. 12 werset mówi: skoro nie potraficie rzetelnie gospodarować czyimś majątkiem, to kto wam da w niebie coś na własność? Dzisiaj Bóg nam daje swój majątek po to, żebyśmy nim gospodarowali, po to, żebyśmy nim szafarzowali. Jeżeli nie umiemy tego zrobić teraz, to nie oczekujmy czegoś wielkiego w niebie, co dostaniemy na własność.
Tym jednak, co świat się, tym, co świat podziwia, Bóg się brzydzi. Mówi Pan Jezus na końcu tej przypowieści. Tym, co świat podziwia, Bóg się brzydzi. Ale Bóg się nie brzydzi nami. Bóg się nie brzydzi naszymi zdolnościami, bo sam je nam daje. Bóg się nie brzydzi mną i Tobą, nawet jeżeli upadamy, nawet jeżeli grzeszymy, nawet jeżeli czasami nie dajemy rady sobie ze swoimi jakimiś pożądliwościami, Bóg się nami nie brzydzi. Bóg nas obdarowuje ciągle czymś nowym. I ciągle ta Jego łaska, która jest, ona jest ciągle świeża i nowa i dostępna dla nas. Rzymian 14:12. Dzień odpowiedzialności nadchodzi i musisz sobie zdać z tego sprawę. Dzień odpowiedzialności nadchodzi w moim i Twoim życiu. Tak jak firmy co roku zdają sprawozdanie ze swojej działalności, tak ja i Ty zdasz sprawę przed Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 12 wersecie napisał tak. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Każdy z nas sam za siebie zda sprawę przed Bogiem. A więc chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy byli dobrymi szafarzami. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy dobrze wykorzystywali te zasoby, którymi zostaliśmy obdarzeni przez Boga. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy byli i wpływali na świat, którym Bóg nas postawił. Żebyśmy byli tym światłem i tą solą, która nadaje smak. Każdy z nas został powołany przez Boga. I z tego powołania zdamy przed Bogiem relację. I staniemy przed Bogiem i Bóg nas się zapyta. Powołałem Cię do tego. Jak wykorzystałeś to powołanie? Jak wykorzystałeś te zasoby, którymi Cię obdarzyłem? One mogą być duże, mogą być małe, niezależnie jakie są. Bóg będzie chciał rozliczenia. Bóg będzie chciał, żebyśmy zdali z tego sprawę. Ilu ludzi przyprowadziłeś do Chrystusa? Na ilu ludzi Twoje życie wpływało? A na ilu ludzi byłeś zgorszeniem? Mamy wpływać na ludzi. Jesteśmy powołani do tego, żeby wpływać. Ale naszym wpływem czasami możemy negatywnie wpłynąć. A Bóg mówi, masz być dobrym szafarzem. Masz być dobrym zarządcą. Jakim jesteś zarządcą? Na ile Bóg Ci może zaufać? To każdy z nas musi sobie w sercu odpowiedzieć. To każdy z nas musi przed Bogiem szczerze stanąć i powiedzieć, jakim jest zarządcą. Na ile Bóg może Ci zaufać? Bóg daje dary, daje zasoby, abyś wykonał zadanie, do którego Cię powołuje. Bądź pilny i wierny w małym, a kiedy staniemy przed Bogiem, dostaniemy coś wielkiego. Na własność. Kiedy pójdziesz do nieba, kiedy staniesz przed Bogiem, Bóg da Ci coś wielkiego na własność i to już będzie Twoje. Amen.